Siemaneczko, z tej strony Veir i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Podróżniczki w czasie by Komodorette po nawet nie dwóch dniach przerwy od ostatniego materiału z tej gry. Nie wiem jak to się stało, ale nagle mam ogromną ochotę, żeby tę grę po prostu skończyć. Fabuła w końcu się rozwinęła, zaczęło się robić ciekawie, pomijając parę notatek, których było zdecydowanie za dużo i których nie chce mi się czytać, ponieważ tłumaczenie tego wszystkiego jest bardzo bolesne. Rzadko kiedy informacje są w jakimś stopniu sensowne. No ale sama gierka, mimo wszystko, jeśli chodzi o historię, mnie interesuje i chciałbym w końcu zobaczyć, jak to się wszystko zakończy. Więc postaram się ukończyć tę grę w ciągu tego miesiąca i nawet tego roku. Więc hurra! Let's go! Co może pójść nie tak? Poza tym, że musiałem przechodzić grę od nowa, ponieważ z jakiejś przyczyny miałem problemy z plikami i była taka sytuacja, że jak gadałem z NPC-tem, z którym zaraz będziemy gadać, ale nie będę wam spoilował, to dostałem error, ponieważ brakowało mi plików. Nie wiem jak, ale musiałem pobrać grę od nowa, odzyskać save'y z tamtej gry, przerzucić wszystko i magicznie się naprawiło, więc oto jestem w tym odcinku po raz trzeci. Tak, przechodzę już to trzeci raz. Co prawda niewiele zdążyłem sobie wyspoilować, zaledwie parę minut, więc porozmawiamy tylko z pierwszą osobą, jaką napotkamy po drodze i w sumie reszty już nie znam, więc będę grał na świeżo. Przez resztę let's playa. Oczywiście nie mogę wam też obiecać, że ten film będzie tak długi jak poprzedni, ponieważ nie oszukujmy się, rzadko kiedy nagrywam materiały trwające godzinę. Tamten był wyjątkiem, ponieważ była tona cutscenek, których nie dało się pominąć, a nie chciałem się żegnać w trakcie cutscenki, bo to byłoby trochę słabe. Więc no. W sumie to wszystko, co chciałem powiedzieć we wstępie. I tak obecnie nie ma nic ciekawego, ponieważ biegniemy i ciągle walczymy z jakimiś cholernymi duszkami. Więc chyba nic nie stracimy na długim wstępie, a przynajmniej macie czego słuchać. No, podoba mi się dźwięk dzwonka w tle, jest taki dosyć kojący. No i w sumie dotarliśmy już do końca tego miejsca. Ta skała. Hach? No i mamy naszego Yome, który ostatnio skraszował mi grę. Ach. Ach. Woda była ciepła. To była woda, tak sądzę. Kto mi pomógł? Czy wszystko dobrze? Tak. Ach. Ty jesteś... Jesteś człowiekiem, prawda? Ach, ten mężczyzna to strażnik Yoma. Wiem o tym. Nie możesz tego przede mną ukryć. Ariasu o wszystkim mi powiedziała. Być może zajmuję się podziemnym światem, ale moim obecnym priorytetem jest upewnić się, żebyś weszła i wyszła stąd bezpiecznie. Och, naprawdę. Dziękuję, że mnie uratowałeś przed tą wodą. Oczywiście. Nie mogę pozwolić, żeby cokolwiek się stało dziewczynie mojego brata. Nie jestem jego... Nieważne. Dziękuję. Nie ma sprawy. I tak po prostu uciekliśmy. Jego dziewczyna,
Hach. Żeby pomyśleć, że ten gówniarz mnie prześcignie. Ja naprawdę powinienem... Powinieneś co? Czyżbyś miał jednak wobec nas złe zamiary, Jouma? A ja ci ufam. Nie możesz mi tego zrobić. Stara, wspaniała, albo raczej wielka biblioteka. Cudownie. To ja może zapiszę. W tym samym slocie. Na wszelki wypadek. Jakby... Jakbyśmy mieli zginąć, ponieważ nie chcę znowu biec przez te wszystkie duszki na rzece, to byłoby katorgą. Odnowiliśmy manę. Aha, okej. Czemu nie? Wiele aspektów Boga. Te archiwa zostały stworzone przed incydentem. On często kłamał i gadał o swoich osiągnięciach jako Bóg. Miał zwyczaj kradnięcia wszystkiego, co się mu podobało lub przykuło jego uwagę. Te kradzione rzeczy były również używane jako odniesienia do jego kreacji. Był łatwy do zmanipulowania, czy może udawał ignorancję. Wszyscy przyznali, że szanują jego brata w bieli, jako że był to młody mężczyzna ze wspaniałą przyszłością przed sobą. Gdyby Bóg ujawnił się jako dorosły zamiast dziecka, uniknąłby wielu nieporozumień. Bóg często udowadniał swą wartość innym bogom. On ukazał swój prawdziwy potencjał i nie było bóstwa. Poza nim i jego towarzyszem, które nie szanowało jego zdolności. Wszystkie pozostałe istoty oddały mu hołd, rozpoznając go jako Boga nad bogami. Jego naturalne talenty, które demonstrował, przypominały zdolności jego brata. On zawsze obserwował każdy region ze swojego miejsca w niebie. On kochał ich tak jak ojciec kochałby swojego syna. On kochał ich do szaleństwa. Oni byli jego wszystkim. On, z drugiej strony, nie czuł niczego innego niż złość i zachował całe swoje szczęście dla siebie. On jedynie obserwował spustki w ciszy. On żył pośród nich. On zawsze czuł sympatię i szacunek dla każdej żyjącej istoty. On zajął się wszystkim, co za sobą pozostawił. Oni dbali o każdą indywidualną jednostkę na świecie. Okej, wiecie co? Muszę się napić wody. Dobra, to idziemy dalej. Chyba już jest ze mną lepiej. Spójrz na mnie. Nie, przestań na mnie patrzeć. Jestem tylko dzieckiem. Pomóż mi. Chwyć moją dłoń. Nie, puszczaj. Jestem dorosły. Moje serce biło od samego początku. Nie potrzebuję pomocy. Zostaw mnie samego. On obserwował świat ludzi przez wieki. Oni wiedzieli, że był pośród nich. Jednakże jego wygląd nie był im znany. On zawsze był miły i życzliwy. Słuchał i spełniał każde ich życzenia. On ciągle pomagał śmiertelnikom i ukrywał się pośród nich w nadziei, że zrozumie, co sprawiało, że są tak wyjątkowi. Był jedynym, który przetrwał. A, czyli to jest ten jedyny Bóg, który przetrwał zgodnie z poprzednimi notatkami, jakie czytaliśmy. To się powoli łączy w jakąś sensowną całość. Duch ludzi, który był tak potężny, tak ogromny. Kiedy odejście Boga stało się ewidentne, oni sami stworzyli święte duchy. One narodziły się z najpotężniejszych ludzkich życzeń. Do tego fenomenu wciąż dochodzi. No i w sumie to chyba wszystko już tutaj. Na to by wychodziło. Co jest? O kuźwa!
Cztery duchy naraz, to nie był dobry pomysł. Ja pierdziele, co ja zrobiłem. I to tak całkiem przypadkiem, po prostu wbiegłem w stronę wody. Nawet tego nie widziałem. Okej, bez przypału, chyba damy radę. Ciekawe, czy jest debuff, który sprawia, że Mai atakuje samą siebie, bo gdyby był, to byłby chyba jedyny sposób, który mógłby nas zabić, ponieważ Mai jest obecnie tak wyekspiona, że po prostu nic nie jest w stanie jej wysolować. Poza nią samą, oczywiście. Zaraz, ja byłem w lewych drzwiach, a byłem też w prawych? Byłem tu? Dobra, chodźmy dalej, wszystko jedno. Moja pamięć jest beznadziejna, jak sami wiecie, więc lepiej nie wymagać ode mnie zbyt wiele, jeśli chodzi o pamiętanie pewnych informacji. Jego pierwszą kreacją była ciemnooka piękność. Dawno nie widziałem, jak się uśmiecha. On w ogóle się nie zmienił. Życie z nim nigdy nie było proste. Pomimo tego, że została stworzona, by przypominać Mieko, on nalegał, by dać jej dobrze uformowane ciało. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmienią. On wciąż jest bojaźliwy i niemoralny. Okej, to się powtarza. No to idziemy dalej, I guess. Jak sądzisz, jak wygląda Bóg? On musi być dzieckiem. Egoistycznym. On nawet nie musi być Bogiem. On po prostu bawi się w Boga. Kiedy się nudzi, on po prostu opuszcza grę, tak jak każde dziecko. Interesting. Zapiszmy. Przeklęte prawe oko. Gdy rana stanęła w płomieniu, Vor blach przeklnął pierwszego boga. Z tego powodu pierwszy bóg dzieli swą wizję prawego oka z Vor blach. Nie ma tak blach. Kto zebrał zabawki, które wyrzucił? Ten moment, kiedy duchów jest tak wiele i trzeba je wszystkie omijać. Nie cierpię tego. Nie chcę ich zaatakować przypadkiem, ale chcę czytać wszystkie informacje, ponieważ ta biblioteka jest o Bogu, więc pasowałoby wszystko przeczytać. Hurra. On nosił swoje zwyczajne ubrania. Zawsze ubierał się formalnie. Drugi nawet się nie przejmował. On walczył w tym, co nosi na co dzień. Skrzynia! Zdobyliśmy przedmiot, gwiezdne ciasteczka. Chciałem powiedzieć cukierki, nie wiem czemu. Dlaczego postać jest w stanie chodzić po poręczy schodów? Come on. Co my tu mamy? Kto musi rozegrać rolę ojca, matki, brata i jedynego emocjonalnego wsparcia? Nie wiem. Skąd mam wiedzieć? Co to był za dźwięk? Halo? Dziwne. Co my tu mamy? Długa historia zwana Dobry Chłopiec. Długa powiadasz. To ja się najpierw napiję i za chwilę do was wrócę i to przeczytamy, okej? Dobra. Dawno temu było sobie dziecko. Dziecko, którego świat popadł w chaos. Ale to nie był jego problem. Problemem było jego własne życie. Od kiedy tylko pamięta, on zawsze miał problemy, zaczynając od jego rodziny i z każdą osobą, która go zobaczyła.
Chłopiec dorastał, zyskując delikatną urodę. Z pewnością było to niezwykłe w tak trudnych czasach. Każdego dnia setki ludzi błagało, by stanąć obok niego. Chłopiec był okrążony przez tragedię. On był wielbiony przez ludzi, do poziomu zelotyzmu. Hehe, grało się w Tree of Savior, to wiem, czym jest zelot. Był wyjątkowo urzekający pod każdym względem. Ostatecznie został wychowany w środowisku nieśmiertelności i nieładu, do którego został zmuszony. Chłopiec stał się młodym mężczyzną i zrozumiał, że nadszedł czas, by uciec. Niestety, został złapany przy pierwszej próbie. Natychmiast został uwięziony. Każdego dnia piękny i delikatny młody mężczyzna musiał znosić wszystkich ludzi, którzy uznawali go za Boga na ziemi. Pomimo faktu, że go uwielbiali, on nie miał żadnych praw. Nie miał prawa głosu. Nigdy go nie słuchano. On był więźniem. Pewnego razu pojawiła się przed nim boska manifestacja. Święty Duch wyjaśnił, dlaczego jest tak traktowany. Uroczy chłopiec niegdyś był kobietą o wyjątkowym pięknie, która wyszła za Świętego Ducha w poprzednim życiu. Narodziny w innych czasach, pod innym imieniem i ciele, nie odebrały jego dawnego piękna. Jako że on był żoną Świętego Ducha, Święty Duch powiedział mu, by uciekł, zanim historia się powtórzy. Ale wprawdzie był on ekstremalnie przebiegłym lisem. Ej, znamy tę historię. To jest o tamtym kolesiu w masce lisa. Ich rozmowa została usłyszana przez kogoś, kto rozrzucił plotki. W ciągu paru godzin wszyscy już wiedzieli. Chłopiec został zabrany wbrew swojej woli do świątyni Świętego Ducha i ofiarowany do ślubu. Ludzie mówili, że jest on dawną żoną Świętego Ducha, która wróciła po tym, jak o nią zadbali. Spodziewali się błogosławieństwa jako znaku wdzięczności. Jednakże Święty Duch nie chciał niczego od prostych ludzi. On jedynie akceptował czyste kobiety. Nigdy mężczyzn. Nigdy brudnych ludzi. Powiedział, że nie weźmie odpowiedzialności za nic, co powiedział, ani za to, co mogło być usłyszane. Jakby tajemniczy urok chłopca zniknął przez słowa lisiego ducha. Mieszkańcy rzucili się na bezbronnego chłopca i pozbyli się go w najbardziej okrutny sposób. Dokładnie tak, jak pozbyliby się niechcianego odpadu. Zakończając ten dziwny incydent, którym było jego życie. Długie i okropne dni pełne agonii, do czasu jego śmierci, były dla niego najgorszą torturą. Pomimo tego, on zachował swoją niewinność. On czekał i czekał na swój koniec. Pierwsza rzecz, jaką zobaczył po tym, jak opuściło go życie, to była piękna kobieta siedząca obok jego ciała. Ich pierwsze spotkanie było niczym pokręcone lustro. Nie miała uśmiechu na twarzy. Ona zawsze obserwowała go z daleka. Zawsze chciała się o niego zatroszczyć, ale nie mogła się mu ukazać. Ona zawsze była z dzieckiem, które narodziło się z jej śmierci. Młoda kobieta również była duchem. Ona wyjaśniła, że wszystko jest jej winą, ponieważ... Reszta stron jest porwana. W ogóle ciekawe, czy to, jak wiele notatek przeczytamy, tych takich ważniejszych o postaciach, w jakiś sposób wpływa na zakończenie. Czy może ta gra ma tylko jeden ending? Wyobraźcie sobie teraz, że
utknęliśmy w złym endingu, ponieważ nie przeczytałem jakiejś kartki 15 odcinków temu i teraz będę musiał przejść całą grę od nowa, żeby dostać inny ending. No chyba bym się pochlastał. Muszę się napić ze dwóch. Nie no, a tak na serio, to w takim przypadku chyba bym po prostu porzucił tę grę i już więcej nie nagrywał kolejnych zakończeń. Archiwum 341, wiadomość. Nie będę tego czytał, idę dalej. Mam to gdzieś. Chodźmy naprzód. O Jezu, co się dzieje? Mam wrażenie, jakbym miał lagi, co jest dziwne. Lagi w makerówce są nielegalne, naprawdę. Ty wyglądasz jak ktoś ważny. Hello. Och. Och. Ach, minęło tak wiele czasu. Od kiedy ktoś mnie odwiedził. Dusza, co ona tutaj robi? Ach, nie patrz tak na mnie. Jestem taka zawstydzona. Nie jestem jedną z tych duchów, które żyją niczym owce. Widzę to. Możesz mówić na mnie Momoko. Ach, nie wymawiałam swojego imienia przez wieki. Nazywam się Mai. Miło mi cię poznać. Mai. Mai? Mai. Ach, powinnyśmy zatańczyć. Co? To jest znaczenie mojego imienia. Och, jak zabawnie. Moje imię wywodzi się z owoca. Ja już nawet nie pamiętam jego smaku. W takim razie, Mai, co cię tutaj sprowadza? Och, poszukuję informacji o Bogu. Bogu? Tak, Bogu. 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 Bogu, 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 Bogu. Ho, ho. Mai. Mai. Nie ufaj mu. On jest kłamcą. Dawniej odkryłam, że zostałam porzucona na pastwę losu i przypomniałam sobie, że on mnie pozostawił. Ja już mu więcej nie zaufam. Jesteś żywa, nieprawdaż? Potrafię to wyczuć, zapach żywych. To wspaniałe. Tak, ja żyję. To dobrze. Powinnaś cieszyć się każdą chwilą. Ja nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że spotkałyśmy się przedtem, Momoko. Naprawdę? Może to prawda? Nie wiem. Och, ty masz przy sobie broń. Tak, to jest moja Kodachi. W środku jest dusza mojego brata. Tak, pamiętam. Widziałam to kiedyś. Interesujące, prawda? Och, tak. Jeszcze jedna rzecz. Gdybyś chciała dowiedzieć się czegoś o kłamiącym Bogu, możesz przejść. Ale bądź ostrożna. Ten budynek jest troszeczkę niestabilny. Możesz umrzeć. Haha, dokładnie tak jak ja. I utkniesz tutaj na zawsze. Ale teraz, kiedy na ciebie patrzę, nie sądzę, że to będzie problem. Mam na myśli, przybyłaś tutaj sama. Nawet jeśli
Yoma. Powiedział mi, że nikt tutaj nie przyjdzie. Yoma, on jest inny. Od jednego z tych strażników. Parę razy z nim rozmawiałam. Wydaje się być naprawdę inny. Ja wiem, że on mówi prawdę, dokładnie tak jak ty. Ja nie sądzę, że on kłamie. Cóż. Powodzenia. Dzięki, Momoko, jesteś naprawdę miłą istotką. Czy ja właśnie zostałem, goddammit, zaatakowany? Jak śmiesz mnie atakować, gnojku? Ała, dźgnięcie, to boli. 4 razy musieliśmy go zaatakować. Być może potwory w tej grze wcale nie są jednak takie słabe i musimy zwiększyć swoje statystyki. 2000 HP. Easy. Boże, ile tu jest duchów bez kitu. W ogóle zapiszmy. No i chodźmy dalej. Referencja. 1. Prawdziwa historia. 2. Fałszywa historia. Uniwersalna zasada. Naturalna, uniwersalna zasada istniała zanim Bóg w ogóle się narodził. Mówi ona, żeby zdobyć zdolności, musisz porzucić inne. Żeby zdobyć coś wartościowego, musisz pozbyć się czegoś innego o takiej samej wartości. Kurde, Full Metal Alchemist po raz drugi. Oh yeah. Nie ma światła w cieniach. Ani odrobiny. Okej, okay, jestem z powrotem. Musiałem sobie zrobić krótką przerwę. Co my tu mamy? To jest... książka zwana Historia o Bogu. W końcu, kurde, po tylu odcinkach, w końcu mam jakieś informacje legitne. Czytamy. Dawno temu żyła dwójka bogów. Jeden był niezrównanym geniuszem, który był błogosławiony przez niebo. Trawa wyrastała w miejscu, po którym stąpał, i wszystko, co powiedział, było prawdą. Drugi był tym, który miał ciało dziecka. Jego serce było tak delikatne jak szkło. Ten Bóg był tym, który stworzył wszystkie formy życia. Ten Bóg nie posiadał imienia. Oni byli jego dziećmi. Pomimo tego, że był szalony, on bardzo ich cenił, a oni cenili jego. Kochał ich tak bardzo, pragnął, by stali się idealnymi tworami, takimi jak Bóg. I właśnie dlatego ich wymazał i przywrócił z pustki. 1 raz, 2 razy, 3 razy, bez końca i końca. Ale nigdy nie stali się tym, czego pragnął. Załamany, poprosił pierwszego Boga, by pomógł mu w jego zamiarach, ale on mu odmówił. W oczach Boga, Stwórca bez imienia jedynie go udawał i właśnie dlatego on wręczył mu imię. Od teraz i na zawsze będziesz zwał się Vortex. To były słowa pierwszego Boga. I wtedy Bóg bez imienia zaakceptował swój podarunek, nie zdając sobie sprawy z tego, co oznaczał. Kiedy pierwszy Bóg tworzył uniwersum, Bóg bez imienia, teraz zwany Vortex, postarał się jak tylko mógł, by być na poziomie Boga. Pomagał mu w tworzeniu tego świata. Wkrótce obaj zdali sobie sprawę, że podczas gdy jeden tworzył, drugi niszczył. Co jest ze mną nie tak? Spytał Vortex. Dlaczego jestem jedynym, który niszczy to, co tworzysz? Dlaczego nie mogę stworzyć pięknego świata tak jak ty? Dlaczego mogę tworzyć tylko nieidealne istoty, które są egoistyczne i krótko żyją? One są takie jak ja, nieperfekcyjne, rujnują całą twoją pracę. I wtedy
Bóg zwany Vortex zaczął płakać. Niczym dziecko, płakał w ramionach Boga. Złapał Boga za ręce, jakby bał się, że go zostawi. Wyszeptał mu słowa, które tylko on mógł usłyszeć. Właśnie wtedy Vortex zachciał zniszczyć całą swoją egzystencję i wszystko z nią związane. To Bóg był tym, którego powstrzymał. Cenię wszystko, co robisz, więc nie płacz. One wszystkie są idealne na swój sposób, tak jak ty. Powiedział Bóg do Boga zwanego Vortex. Pomimo jego słów, Vortex nie mógł już dłużej go słuchać. Był zrozpaczony. Popadł w złość i jego uszy słyszały tylko niechęć do samego siebie. Gdy Bóg nareszcie go złapał, Vortex nie mógł już dłużej go rozpoznać. Co najgorsze, wszystkie istoty, które stworzył, się go obawiały. Co popchnęło go głębiej w rozpacz. Ich oczy były pełne strachu. I te oczy świeciły miłością w kierunku Boga. Ostatecznie Vortex zaczął wszystko niszczyć bez końca. Bóg nie miał innego wyjścia niż go zamknąć w świecie, który był stworzony dla niego. Vortex próbował się uwolnić wiele razy. To był czas wielkiego chaosu i zakłopotania. Jego usta zostały zszyte, by nikt nie usłyszał jego rozpaczy. Jego ręce i nogi zostały związane, by nigdy nie ośmielił się odejść. Został oślepiony, po to by nigdy nie zobaczył świata, który odebrał mu rozum. Pod koniec jego moc została zapieczętowana przez wiele talizmanów. Nawet wtedy Bóg zwany Vortex wylał rzekę łez pełnych krwi. On przeklinał Boga. On przeklinał jego wszystkie twory. Vortex ciągle szeptał do umysłu Boga. On rozpaczał i zadeklarował, że nigdy nie wybaczy kreaturom, które stworzył. Jednymi słowy, czy Vortex jest twórcą strażników? Albo może ojcem pierwszego strażnika? Powinnam dalej szukać. I tym oto akcentem zakończę ten odcinek z Time Traveler. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, to wiecie, co macie robić lub nie. W każdym razie z mojej strony to tyle, także dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Time Traveler oraz Hello Charlotte. Trzymajcie się, cześć!